Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny i wyjątkowy. To właśnie za chwilę nie tylko złożę meldunek o zdaniu obowiązków komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, ale także pożegnam się z mundurem i formacją. Zanim jednak to nastąpi, chcę na dzisiejszej uroczystości serdecznie przywitać przybyłych gości. Jakiś czas temu przekazałem i mówiłem o tym, że w życiu liczą się tylko chwile i ta akurat trwała związana ze strażą ponad 30 lat. Myślę, że jest to piękny okres życia, służby dla ludzi z ludźmi, których miałem możliwość spotkać i poznać na swojej drodze. To etap realizacji zawodowych planów, marzeń. Był to też czas ciągłego poznawania, nauki i rozwoju. Takie jak ta chwile powodują zwykle, że staramy się dokonać podsumowań. Jednak dzisiaj pozwólcie, że skupię się na czymś innym. Rozwój naszej komendy był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli. Na ręce lubelskiego komendanta wojewódzkiego, pana starszego brygadiera Tomasza Potkańskiego, a także pana generała i jego zastępców, a także pracowników komendy wojewódzkiej składam podziękowania za nieocenione wsparcie, nie tylko te finansowe, za działania na rzecz naszej komendy. Panie generale, dziękuję szczególnie za zaufanie, którym obdarzył mnie pan, powierzając mi obowiązki komendanta miejskiego w maju 2016 roku. Dziś przyszła chwila przekazać to bardzo odpowiedzialne zadanie kierowania komendą i podziękować. Dziękujemy za zrozumienie, gotowość do współpracy, dzięki czemu mogliśmy skutecznie pełnić naszą służbę, dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Panie generale, służba pod pana kierownictwem jest i będzie dla mnie wyróżnieniem i zaszczytem. Dziękuję moim zastępcom za wyrozumiałość, wsparcie oraz za pełną akceptację moich decyzji. Dziękuję wam za dbanie o dyscyplinę, etos służby, za rzetelne i sumienne realizowanie zadań służbowych. Dziękuję kolegom komendantom miejskim, powiatowym, w tym w służbie, jak i emerytom, za życzliwe przyjęcie, za cenne wskazówki rady, za przyjacielskie relacje, za spotkania i szkolenia. Dziękuję wam, drodzy koledzy i przyjaciele, za te piękne, wspólne lata. Podziękowania kieruję do komendantów, dowódców jednostek i dyrektorów służb mundurowych, garnizonu bialskiego za owocną współpracę, za realizację wspólnych zadań, za okazywaną pomoc i wsparcie, te typowo służbowe, jak i nieformalne. Chciałbym także wyrazić głęboką wdzięczność wobec samorządowców. Jesteście od samego początku istnienia Państwowej Straży Pożarnej ściśle z nami związani. Panie starosto, panie prezydencie, panowie burmistrzowie, wójtowie, panowie przewodniczący Rady Powiatu i Miasta, radni każdego szczebla samorządowego. Pragnę wyrazić wdzięczność za przychylność dla braci strażackiej, za okazywane wsparcie organizacyjne, finansowe, przyczyniające się do poprawy funkcjonowania, unowocześniania i rozwoju naszej formacji zawodowej, ale także jednostek ochotniczych straży pożarnych. Moim koleżankom, kolegom, pracownikom cywilnym, funkcjonariuszom bialskiej komendy oraz tym będącym już na emeryturze serdecznie dziękuję. Każde z was przyczyniło się do rozwoju tej komendy. Koledzy komendanci, dowódcy, koledzy w służbie, poznawaliśmy się, budowaliśmy zaufanie. Razem wykonywaliśmy powierzone zadania związane z bezpośrednim ratowaniem zdrowia, życia ludzkiego oraz mienia, niejednokrotnie po akcji zmęczeni. Dużo było chwil radosnych, ale zdarzały się także takie, o których nawet nie chciało się wspominać. Trwaliśmy i byliśmy razem. Ostatnie ponad 7,5 roku kierowania komendą dało mi możliwość spojrzenia na funkcjonowanie Państwowej Straży z całkiem innej perspektywy. To wielka odpowiedzialność, zaufanie i doświadczenie. To dzięki wam wszystkim, waszej ciężkiej pracy, mogliśmy tak dużo osiągnąć.
Drodzy Państwo, nasza służba niesie sporo wyrzeczeń, których uczestnikami jest zawsze rodzina. Ten pierwszy dom tworzą najbliższe osoby. Osoby, które nie miały ze mną lekko i tylko one wiedzą dlaczego. Chciałbym podziękować serdecznie za to, że są w moim życiu. Chciałbym przeprosić za brak czasu, niepoświęcenie wystarczającej uwagi, za wszystkie trudy i wyrzeczenia. Dziękuję mojej córce Karinie i jej mamie, mojej żonie Anecie i córce Antoninie za te lata wytrwałości, wyrozumiałości i cierpliwości. Wasze wsparcie przez ostatnie te 7,5 roku daje mi siły i cieszę się, że jesteście tu ze mną. Jesteście moimi cichymi bohaterami. Dziękuję za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud wspólnej służby. Będę dobrze wspominał służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Białej Podlaskiej. Decyzja lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie odwołania ze stanowiska komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Na podstawie artykułu 13 ust. 3 i artykułu 31a ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej odwołuję pana starszego brygadiera Artura Tomczuka z dniem 8 lutego 2024 roku ze stanowiska komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Dzisiaj jest z jednej strony wielki dzień dla komendy, ale również do pana. Zgadza się. Na pewno dla mnie przede wszystkim, ze względu na to, że po 30 latach ponad służby przechodzę na zaopatrzenie emerytalne, a dodatkowo ponad 7,5 roku dowodziłem tą komendą i też żegnam się z tym stanowiskiem, także wspomnienia, sentyment, dużo, dużo dobrych, wartościowych rzeczy, a przede wszystkim ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Z perspektywy to najważniejsza rzecz jest, jeżeli coś się lubi i tworzy się z tego pasję, to nie ma problemów do niepokonania, a przeważnie te problemy to nie były problemy, tylko wyzwania. Więc w takim charakterze będę to traktował. Te ponad 30 lat, bo w 1993 roku poszedłem na szkołę główną służby pożarniczej razem z kolegami, którzy tutaj dzisiaj również ze mną będą. Będzie tych kolegów 8. Wielki sentyment, wielka odpowiedzialność później jako kierownika jednostki, a przede wszystkim duże zaufanie do ludzi, duża chęć pomocy, no i w serce wkładane to, co się robi. Od 97 roku jestem tylko związany z jednostką w Białej Podlaskiej, z komendą rejonową, później komendą miejską i cały czas w tej komendzie i tutaj stąd odchodzę. Czyli będziemy pozytywnie ogólnie wspominać, tak? Tak. Ta jednostka zresztą w moim życiu już od dawna, bo z uwagi na relacje, mój tato był strażakiem i ta pasja w jakiś sposób się też tutaj przełożyła w to, co chciałem robić w życiu, czym się zajmować, no i służyć ludziom. Udało mi się dokładnie tutaj. Jest to dzień Artura, jest to szczególny dzień w jego życiu, jest to przekroczenie pewnej białej linii, po której miejmy nadzieję, że to życie będzie lżejsze i przyjemniejsze. Arturze, za te 30 lat służby Państwowej Straży Pożarnej, za ostatnie 8 lat komendantury, na które tutaj pan generał cię powołał w 16 roku, jak również mnie w tym samym roku, więc w pewnym sensie jesteśmy na podobnej drodze równorzędnej. Chciałbym ci serdecznie podziękować za opiekę nad funkcjonariuszami, nad pracownikami cywilnymi,
nad taborem, nad zakładami dużego ryzyka, których masz kilka na terenie powiatu. Składam Ci serdeczne podziękowania. Mam nadzieję, że od północy, bo do północy jesteś jeszcze w służbie, Twoje życie nie ulegnie drastycznemu zmianie, a po prostu będzie więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Mamy nadzieję, że nie odczujesz tego przejścia na zaopatrzenie emerytalne w jakiś drastyczny sposób, że będzie dla Ciebie to miłe i przyjemne. Dzisiaj jest taki święto Artura, a jednocześnie dzień, który trochę radosny, a trochę smutny, bo radosny, bo otwiera się nowy etap życia przed Arturem, jest, że tak powiem, zwolniony z obowiązków służbowych za chwilę. Może realizować swoje pasje, może realizować swoje inne aktywności. Natomiast myślę, że wielu z nas, wielu z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, szczególnie z Białej Podlaskiej, są delikatnie zasmuceni, bo zastąpić takiego szefa, z całym szacunkiem, Paweł, zastąpić takiego szefa będzie naprawdę trudno. Poprzeczka zawieszona wysoko. Jestem zaszczycony, mogąc uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości, gdy wspólnie, tak licznie i tak reprezentatywnie dla grona mieszkańców Białej Podlaskiej i naszego powiatu żegnamy Cię po tylu latach świetnie wykonanego obowiązku. To jest wzruszająca chwila. Sam to dzisiaj z przejmującą szczerością i wzruszeniem podkreślałeś, ale masz prawo do ogromnej satysfakcji. Spełniłeś marzenie, które jest udziałem prawdopodobnie każdego strażaka. Zrealizowałeś bogatą i imponującą w swoim wymiarze służbę, przechodząc wszystkie jej trudne i wymagające szczeble, aż do tego zaszczytnego i wielce odpowiedzialnego włącznie. Tak się zastanawiałem, co mogę dzisiaj powiedzieć na temat naszej współpracy z Arturem. Mógłbym mówić pewnie kilka godzin i mówiłbym tylko dobrze. Artur, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za te blisko 8 lat naszej współpracy na takich dwóch obszarach, dwóch płaszczyznach, bo była to działalność samorządowa, ale również ta na niwie strażackiej, bo jestem prezesem powiatowym strażaków, naszych ochotników i wiele wspólnie na tej niwie i na tych obszarach udało nam się zrobić. Chciałem ci życzyć, żebyś jak najdłużej korzystał z tej emerytury, żebyś teraz miał więcej czasu dla swoich najbliższych i oczywiście wierzę w to, że nasze relacje w dalszym ciągu będą tak dobre jak do tej pory. Decyzja lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Na podstawie artykułu 13 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej powierzam panu brygadierowi Pawłowi Jakubowiczowi pełnienie obowiązków komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej od dnia 9 lutego 2024 roku do dnia powołania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, nie dłużej jednak niż do dnia 8 kwietnia 2024 roku.